Pana, a tym miejscu, które za chwilę będzie na tym ołtarzu udawał się, aby spożyć na życie wieczne, jest baranka tego szczęścia. Otwórzmy nasze serca i prośmy, Panie, obdarz nas prawdziwym szczęściem, które do Ciebie tu chodzi. Witam Was, kochani Orły i Pawle. Witam Waszych rodziców serdecznie, rodzeństwo, czy rodzinek, przyjaciół. Nasze serca są przy Was i chcemy je otworzyć na Pana Boga, który Was dzisiaj połączy węzłem nierozerwanym, węzłem małżeńskim. Przeprosimy Pana Boga za wszystkie grzechy.